Dzisiaj zajmiemy się tymi łańcuchami i prowadnicami. Trzeba będzie naostrzyć łańcuch. Ten, nie, ten i ten. A tutaj jest trzeci, który przyniosłem do pokazania, do porównania, ponieważ jest stary i zużyty. Po czym poznać łańcuch zużyty, już pokazuję. Jak widać, tutaj mamy ogranicznik, czyli to, i ząb tnący, czyli to. Jak widać, ogranicznik, czyli to, jest wyższe niż ząb tnący. Spowodowane jest to po prostu zużyciem materiału. Jak widać, dodatkowo ten ząb jest dosyć mocno już wyeksploatowany. Nie ma w ogóle tego takiego zadzioru. I widać skrajne zużycie po prostu tego zęba. Poza tym ogranicznik wystaje ponad tego zęba, a więc ten ząb nie zabiera w ogóle żadnego materiału i po prostu piła nie tnie. A właściwie się męczy. Dla porównania mamy tutaj łańcuch zużyty. I jak widać, ząb jest dużo, dużo dłuższy. Akurat na nim nie widać tego zadzioru, ale na tym, o, na tym widać, że on jest taki lekko, że tak powiem, tutaj pod kątem, taki łukowaty. I oczywiście ogranicznik jest niższy niż ząb, co pozwala zabierać materiał. Można by było się zająć ratowaniem tego starego łańcucha. Jest tu, na każdym łańcuchu jest podziałka. Tu jest na przykład napisane 3/8. I trzeba po prostu odnaleźć na stronie producenta, i tu jest C jeszcze, takie oznaczenie. Trzeba odnaleźć po prostu na stronie producenta łańcucha podziałkę. I tam będzie zawarta informacja, o ile ma być niższy ten ogranicznik od zęba tnącego. I trzeba wyposażyć się w taki szablon i spiłować po prostu ten ogranicznik. I oczywiście później naostrzyć łańcuch. Aczkolwiek, jak widać, już wcześniej wspomniałem, no zęby mają skrajne zużycie, także nie wiadomo, czy by to działało później i czy by się to opłaciło. Tu mamy prowadnicę, która jak widać też jest już dosyć mocno zużyta. Ma taki rant, powstał taki rant tutaj, zużyty. I jak widać, ząb jest dużo, dużo dłuższy. Akurat na nim nie widać tego zadzioru, ale na tym, o, na tym widać, że on jest taki lekko, że tak powiem, tutaj pod kątem, taki łukowaty. I oczywiście ogranicznik jest niższy niż ząb, co pozwala zabierać materiał. Można by było się zająć ratowaniem tego starego łańcucha. Jest tu, na każdym łańcuchu jest podziałka, tu jest na przykład napisane 3/8 i trzeba po prostu odnaleźć na stronie producenta, i tu jest C jeszcze, takie oznaczenie, trzeba odnaleźć po prostu na stronie producenta łańcucha podziałkę, i tam będzie zawarta informacja, o ile ma być niższy ten ogranicznik od zęba tnącego, i trzeba wyposażyć się w taki szablon i spiłować po prostu ten ogranicznik. I oczywiście później naostrzyć łańcuch. Aczkolwiek, jak widać, już wcześniej wspomniałem, no zęby mają skrajne zużycie, także nie wiadomo, czy by to działało później i czy by się to opłaciło. Tu mamy prowadnicę, która jak widać też jest już dosyć mocno zużyta. Ma taki rant, powstał taki rant tutaj. I trzeba będzie go po prostu spiłować. Mieści się nadal łańcuch w tym zagłębieniu, w tym rowku, więc po prostu wystarczy, że spiłujemy, wyrównamy ten rant, który powstał tutaj. Zaopatrzony jestem tutaj też w taką ostrzałkę amatorską w okolicach bodajże 100 zł. To jest sprzęt amatorski.
Tak jak wcześniej wspomniałem, w oznaczeniu łańcucha znajdziemy na stronie producenta tą podziałkę i ten wzór, że tak powiem, dotyczący łańcucha, w którym również będziemy mieli informację, pod jakim kątem mamy ostrzyć te zęby. Mamy dwa kąty, które trzeba będzie zachować przy ostrzeniu łańcucha. Mam tu pojemnik, mam sprzęt taki sobie, co mi wystarcza w zupełności i zabieram się do pracy.